No i zobacz, i zostawili, no. Zabudka, zabudka. Daj Marek. Dawaj Bartek, podaj. Dymusz, dawaj. Dobra, dawaj, dawaj. Będzie, będzie. Dawaj, Tymo! No i przed szansą Markowia Marki, rzut wolny, trzyosobowy mur. Do tego jeszcze dwóch zawodników w polu bramkowym. No i sprawdźmy. Mówi szybki kontratak ekipy z mistrza. Dobrze! Czyści wszystko. Czyści wszystko. Jeden z obrońców z Marek. Mimo to Bubril zaczyna dobranie w pole karne. Ale jak tu niewiele brakowało. No może jakby tak lewą nogą. To może by się udało. Ale brawo za dogranie. Brawo za próbę skończenia akcji. Minimalnie wbili się do pasnika, ale to są dosłownie milimetry wielkie brawa za stworzenie okazji z nowego skrzydła. No i jedna chyba z najbardziej wyrównanych spotkań w dzisiejszym turnieju. Zarówno Bubry Tłuszcz, jak i Marki mają na sobie na swoim koncie 3 punkty. Stracili zaledwie po jednym i po cztery zdobyte na swoim koncie. Wysokie wyjście bramkarza Bubra Tłuszcz przyniosło efekt. Mamy aut, wznowienie z boku boiska. Marki na połowie, Bubra Tłuszcz. Kolejne dogranie w pole karne, no ale po raz kolejny obrońcy stają na wysokości zadania. A teraz mały pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu trenera Bubra Tłuszcz. Wielkie brawa, no potrafi jeszcze się wspiąć, jak kocur po prostu wskoczył na siatkę. Bubry zaczyna wznowienie ze swojego pola karnego. To ja. Jeszcze raz. Szymon, nie grajcie, no co tak stoicie? Dobre. Nie, to jest.
skrzydłem. Ekstra! No i tutaj delikatnie pod ręką błyska. Ponownie zaczyna bramkarz duży zbytnie. Nie wyglądało. Ładny strzał z dystansu. Oczywiście piłka z Akademii Piłkarskiej Marko Wiatrz. Super chłopaki! Walczymy, walczymy! Jest groźnie, bo po bramki myślę do 13 metrów. Tutaj szybka zmiana składu wykonania ekipy z Marek. I zauważyłem również wśród rodziców bęben, więc może jakby ten bęben zaczął działać, to może bramka wpadnie. Słyszysz? Mówią do ciebie, Piotrek! Bęben! Idziesz do końca! No i bezpiecznie na
piłka dla Marek. Marki przypominam w strojach zielonych. Dawaj! No i wysoki brak się opłacił. Teraz piłka należy do Dobra Plus, który jak na razie prowadzi 1-0 z Akademią Piłkarską Marka dla Marki. Koniec! Koniec! Celne 3 punkty dla Dobra Plus.